Dzień dobry, czy mam przyjemność z panem Tomaszem? Tak, słucham. Witam serdecznie, Grzegorz Szymusik. I Konrad Forent z Korony Kielce. Halo? Halo, halo, słychać nas? Halo, słychać, słychać. Grzegorz Szymusik i Konrad Forent z Korony Kielce. Kłaniam się. No dzwonimy do pana, bo chcieliśmy podziękować za zakup karnetu. Osobiście zostawił pan numer telefonu, dlatego nie jest to przypadek, że dzwonimy po prostu do pana i po prostu chcieliśmy podziękować za to, że jest pan, będzie pan z nami w tym najbliższym sezonie, no i za ten ostatni sezon, no bo wiemy doskonale, że był pan również z nami. Był pana wszystko dobrze? Tak od razu już zapytamy, bo to podziękowanie to jedno, a zapytamy, tak? Bardzo dobrze. Czyli na pewno... Że u was też. No, jesteśmy właśnie na obozie. Pracuję tak dokładnie, jest, tak pracujemy nad tym, żeby właśnie przygotować się jak najlepiej na Legię i na cały nadchodzący sezon i po prostu pokazać, że miejsce Korony w Ekstraklasie to nie jest przypadek. No szkoda, że kurczę jest troszkę ich za mało. Ale myślę, że razem miejmy nadzieję, że teraz jak jesteśmy w tej Ekstraklasie, to przyciągniemy większe grono kibiców i po prostu będzie przyjemność przychodzić na stadion dla was, jak i dla nas grać na Suzuki Arena. Mam nadzieję, że tak będzie, jak mówicie, że tych karnetowiczów troszkę będzie więcej, chociaż z tego co wiem, to jest ich na razie tylko 1500. Ale to się rozkręcamy. Ale ja myślę, panie także... Tomaszu, że dzięki właśnie takim telefonom jak do pana wykonamy, to jeszcze myślę dzięki temu właśnie kilka osób namówimy do tego, żeby ty jednak ten karnet zakupiły. No mnie się udało dwie osoby już namówić. Na no i pięknie, no i właśnie dzięki właśnie takim dobrze. Ludziom to się wszystko... My możemy to zrobić ze swojej strony na boisku. A państwo na trybunach właśnie... Będę obserwował i wiernie kibicował. Super, to dziękujemy bardzo, życzymy miłego dnia i do zobaczenia na stadionie. Życzę też udanego, że tak powiem, zgrupowania. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, do widzenia, dzięki. Ej synku, jestem z wujkiem Grzesiem i nagrywamy materiał. Co to za strażak? Dobrze? Synku, tatuś zadzwoni jak skończy nagrywać, misiu. Dobrze? Słucham. Dzień dobry, proszę pana, Grzegorz Szymusik z tej strony. I Konrad Forent z Korony Kielce. Dzień dobry, witamy pana. Dzień dobry. Witamy. Chcielibyśmy panu bardzo podziękować za zakup karnetu, bo oczywiście zostawił pan u nas telefon i numer telefonu, no i dzięki temu możemy osobiście do pana zadzwonić i podziękować za to, że jest pan w naszej rodzinie koroniarzy. No i po prostu będziemy się dalej widzieli w tym nadchodzącym ekstraklasowym sezonie, który był bardzo upragniony dla nas. No super, dziękuję bardzo. Nie trzeba było dziękować, no to czysta przyjemność móc po prostu was oglądać w akcji, no. To no. Chyba ja powinienem podziękować. No, to jest bardzo miłe, bo doceniamy właśnie... Za te wszystkie emocje, które dostarczyliście w ostatnim sezonie. No, także no nie był łatwy, ale no najważniejsze jest, że jesteśmy tam, gdzie miejsce Korony Kielce, no i cieszymy się właśnie, że jest pan z nami. Jest pan z nami w nadchodzącym sezonie, że właśnie zostawił pan numer telefonu, dzięki czemu oczywiście możemy do pana osobiście dzwonić. Osobiście chcielibyśmy pogratulować tak wspaniałego wyboru, jakiego pan dokonał, czyli zakupu karnetu na nadchodzący sezon. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. No to co, w takim razie do zobaczenia na Suzuki Arenie w nadchodzącym sezonie. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia i jak najmniej kontuzji. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Trzymajcie się na razie, cześć. Niestety się nie dodzwoniliśmy, ale będziemy próbować tak, dalej. Będziemy atakować ile tylko można. Dzień dobry, dzień dobry. Czy dodzwoniłem się do pana Wojtka? Tak, a o co chodzi? A mógłbym prosić pana Wojtka do telefonu? Ale kto mówi? Grzegorz Szymusik z Korony Kielce. Wie pan co, ale mąż poszedł z psem na spacer. Kurde. I zostawił telefon. Dobrze, dobrze. A za mniej więcej za ile będzie czasu wróci do domku? Wie pan co, no podejrzewam, że do godziny 20 na pewno będzie. Dobrze, to wie pani co, zrób, możemy się umówić tak, że pani nic nie będzie kompletnie mówiła mężowi, że dzwoniłem?
Tak. I wtedy bym po prostu zadzwonił. Dobrze? Możemy się tak umówić? Dobrze, ale on ma brzuch duży, ja muszę go wyretuszować jakoś, odcisnąć pasy. No dobrze, porozmawiamy najwyżej z grafikami, może coś by się udało, coś by się udało zrobić. Albo go weźmiemy ze sobą na trening. Albo może na trening, tak, weźmiemy, z nami potrenuje, no i ja, wtedy. No koniecznie, bo on się odchudza i nic mu z tego nie wychodzi, no. A, no to damy mu motywację. Tak, damy to zadzwonimy w sprawie motywacji, bardzo dobrze? Proszę bardzo go wziąć tam, przeczołgać po tym boisku, bo to no, nic z tego nie wychodzi. No. Dobrze. Tylko lodówka i na meczu siedzi, no to nie, pogonić go trochę. Ale to no, jak skoro dam do lodówki, no to żona musi dobrze dbać. Ale to i dobrze gotować, dobrze, prawda? Musi gotować. Ja bardzo proszę go tam przeczołgać po boisku, zaangażować go w coś, niech on schudnie. Dobrze. To katastrofa. Dobrze, no, to obiecujemy, że zadzwonimy i porozmawiamy nie tylko w naszej sprawie, której chcieliśmy do pana Wojtka zadzwonić, ale i również w imieniu pani. No, za niedługo będziemy dzwonić. I nic nie powiem. Dobrze, okay. O, super, bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo, do widzenia. To co, bierzemy się za odzwanianie do pana Wojtka? Do pana Wojtka odzwonimy. Słucham. Witam, czy dodzwoniłem się do pana Wojtka? Tak, słucham. Dobry wieczór, Grzegorz Szymusik. Dobry wieczór. I Konrad Foren z tej strony, z Korony Kielce. Tak. I na początek chcieliśmy zadać panu pytanie, jak wypadł spacer z pieskiem niedawny? Super. Tak? Super, super. Tylko, że no nie widziałem nikogo właśnie z Korony, to nie miałem komu pomachać. No to wszystko jest do nadrobienia, bo dzwonimy właśnie do pana w podziękowaniu za zakup karnetu na nowy sezon, w tym, że jest pan z nami na dobre i na złe. Jak wiemy doskonale, nie od dzisiaj oczywiście, także bardzo, bardzo się cieszymy. Dziękujemy, że zostawił pan swój numer telefonu, bo dzięki temu możemy zadzwonić do pana i osobiście podziękować, no i pogratulować tego wspaniałego zakupu. Jest mi bardzo miło, nawet dzisiaj jeszcze byłem w klubie i założyłem sobie kartę plastikową. O, no to na pewno chociaż troszeczkę ułatwi, na pewno będzie fajnie to wyglądało. Jak będziemy się widzieć na 13, to ja tam gwiznę, powiem, to ja jestem. O, oczywiście, no to jest bardzo miło. No, także na pewno jest mi bardzo miło, że dzwonicie do mnie. To jest dla mnie takie, nie powiem, bo takie wsparcie jeszcze bardziej. I na pewno, no to może pan też przekazać, nie wiem, znajomych, żeby kupowali karnety i żeby zostawiali numer telefonu, bo nie znamy dnia ani godziny, a możemy zadzwonić do nich również. Byśmy chcieli pana namówić do jakiejś rekreacji sportowej, bo niedawno rozmawialiśmy z pana żoną, no i te chodzenie do lodóweczki troszeczkę się na zdrowiu odbija. No wie pan co, naprawdę wziąłem sobie to do serca i zacząłem już biegać na skocznie do lasu, tam trenuję i chodzę na basen. O, no to co żona nam nie mówiła? No to żona nie wspomniała akurat tych argumentów pana. Jedynie chwaliła się, że dobrze gotuje. O, no to... No to świetnie, panie Wojtku. No to cieszymy się, bardzo miło było pana usłyszeć. No i do zobaczenia w sobotę o godzinie 20 na Suzuki Arenie. Okay, tak, najbardziej. Bardzo nam miło, do usłyszenia, miłego wieczoru miłego życzymy. Wieczoru. I proszę zobaczenia. Jeszcze raz żonę pozdrowić. Bardzo serdecznie od nas, oczywiście, że tak. Miłego wieczoru. Okej, okay. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Jesteśmy właśnie po kilku telefonach do wiernych kibiców Korony, którzy zakupili karnety na nowy sezon. Koroniarze, po prostu kupujcie karnety, bo nie wiecie nawet o której godzinie pewnego dnia zadzwonimy z Grzesiem i sobie na pewno umilimy ten czas bardzo miłą pogawędką. Do zobaczenia. Kupujcie karnety.